MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Miściwujewski, Tomasz Adamek. Witam serdecznie. No i ciebie, nie? Bo to tak pasuje powiedzieć. Pasuje, czyli tylko z takiej uprzejmości czystej. No tak, no bo tego wymaga kultura. Dokładnie. Jak po pierwszym planie zdjęciowym we Frikach? W ogóle witamy we Frikach. Wielkie wejście, Tomasz Adamek. Kto by się spodziewał, co? Jeszcze kilka lat temu. Wszystko jest możliwe w naszym życiu, tylko trzeba wierzyć. No, też nie myślałem, że przyjdzie propozycja od Fame. Przyszła propozycja, negocjacje, Mati Borek, telefon ma. Jadę, kontrakt podpisany. Robimy, jestem na Fejmie. Tomku, dwie walki, tak? W tym roku w Fejmie. Tak, mam podpisany kontrakt. Słuchaj, no to zaczniemy od samego początku. Twój rywal, Bandura. Już możemy trochę więcej o nim porozmawiać, bo na to też jest czas. Wiesz coś o nim? Oglądałeś jego walki? Bo on, powiem ci szczerze, był na twojej ostatniej walce i patrzył ciebie zapatrzony jak w obrazek. Znaczy, no fajnie, że był. Gdzieś tam na YouTube widziałem jakieś powtórki, tam ileś tam sekund, tam za wiele nie ma. Co nie zmienia faktu, no trzeba wyjść do klatki, trzeba robić swoje. Przyjechałem do Polski wcześniej, będę przygotowany, oby tylko zdrowie dopisało. Wiadomo, też starzejemy się, no niestety każdy się starzeje. Mam 47 lat, ale jest wszystko dobrze. Mam nadzieję, że do walki mamy obóz, jadę do Świeradowa, wyjeżdżamy jutro. Zaczynamy normalnie obóz jak do poważnej walki 10-12 rundowej. No i robota i co? Przychodzi moment 18 Gliwice, trzeba wejść do ringu, do klatki w tym momencie, no bo to jest klatka i zrobić swoje, pokazać kibicom, że Adamek wciąż jest, mimo że się starzeje, jest wciąż szybki i bardzo groźny, no i mam nadzieję, że tak będzie. Słuchaj, no właśnie, a propos tego starzenia. Odczuwałeś te skutki, te wypadkowe tego starzenia się ostatnio w pojedynku? Czy jak to wyglądało? Bo strzelam, że pewnie myślałeś, być może, że będzie to też może no, trochę inaczej wyglądało, a jednak... Znaczy, wiesz, ja powtarzam zawsze, do tanga trzeba dwojga. Wiadomo, miałem przerwę ponad 4 lata, to jest dużo. No ale boksu się nie zapomina i teraz zawsze jest pytanie, co zrobi przeciwnik? Ja potem rozmawiałem z mamą tę chwilę. On gonił, widzieli wszyscy. Biegał, nie chciał stanąć. Nie chciał stanąć, by powalczyć, no bo wiedział, że zaraz przegra, tak? Przecież jestem pięściarzem całe życie i też nie bije słabo. Dlatego obrali taką taktykę. Tam kibice pewnie część była niezadowolona. No walka się, mówią, że się podobała, ale ja tak naprawdę chciałem pokazać, że wymiana ciosów, akcje i to, no wiesz, tego troszeczkę brakowało. No ale tak powtarzam, no do tanga trzeba dwojga, no i było jak było. Do tanga trzeba dwojga. To co, myślisz, że styl walki Mameda trochę ci uniemożliwił pokazanie twoich umiejętności? Zawsze, no bo ja mówię, jeżeli przeciwnik nie stanie, nie pobije się, nie pokaże wymiany ciosów, co najbardziej kibice kochają, no bo niestety, no tak na tym polega boks, żeby... największą zasadą w boksie, kiedyś powiedział świętej pamięci Jurek Kulej, zadać, a nie przyjąć. To jest właśnie cała filozofia boksu. No i wiele razy, no, tysiące razy się mi to udawało. Czasami też trzeba przyjąć cios, bo to jest niemożliwością, żeby nie dostać. No ale właśnie to jest cała filozofia boksu. Zadać, unikać, robić swoje po prostu. Mieć kontrolę nad walką. No i zawsze tego chcę i chciałem, no bo to na tym polega ta szermierka na pięści. No i też oczywiście to chodzi też o zdrowie, no bo dzisiaj mam 47 lat, mam dobrą pamięć. Mówię normalnie, a wielu znajomych no, ma tam problemy no, z pamięcią i tak dalej. No, te ciosy niestety kumulują się w głowie i zdrowie jest jedno. Kiedy robiłem po raz ostatni badania głowy, no to pani doktor mówi do mnie tak, że ja mam mózg, jakbym nigdy nie walczył. Czyli nie mam zero komórek zamartych, tak, mózgowych. Czyli to mówiłem mojej żonie i się zgadza, dlaczego mam taką dobrą pamięć.
Nawet Zygi powiedział kiedyś do mnie, Rozalski, ty to nawet jeszcze pamiętasz pieniądze od komunii. Tak, pamiętam. To znaczy, że jest dobrze. I na co poszły te pieniądze od komunii? Bo podobno, słuchaj, zawsze się o nich mówi, ale nikt ich nigdy nie widział. No to moje poszły na szafę. Mama zabrała mi pieniądze. Czyli klasyka. Zabrała mi pieniądze i pożyczyła córce, bo budowała, remontowała dom. I także pieniędzy nie widziałem. Kupiłem tylko rower. To był Agat, to do dzisiaj pamiętam. Agat rower, którego w 3 miesiące zajechałem. I nie było rowerów. Ale widzisz, ale przynajmniej skorzystałeś coś z tych pieniędzy, tak? No to mówię, rower. 3 miesiące chociaż. Rower. Znaczy już naprawiłem rower, no bo rower potem był, ale mama mówi, popatrzcie, nawet rower zniszczyłeś, taki z siebie zbój. Dlatego jestem w tym sporcie i walczę, by tą adrenalinę gdzieś wyrzucić, gdzieś zużyć tą siłę, którą się ma w sobie. Tomku, jak już poruszyłeś temat tej ostatniej walki, ja poruszę ten temat bardzo głośno. Ostatnio odbył się twój ostatni wywiad z Andrzejem Kostyrą. Znaczy, dzwonił do mnie kilka dni temu, dzwonił mamy, mówi Tomasz, zróbmy to jeszcze raz, mówi. Ja mówię, mamę, jest wszystko fajnie. Tylko jest teraz kolejka, no bo ja mam dwie walki na Fejmie stoczyć i w maju jest pierwsza, bodajże 18 maj. I tutaj mówię, kolejka musi już być w oczekujących. Ja bym chciał, żebyś może teraz też powiedział o tym trochę więcej, bo ja, to jest moje zdanie, tylko subiektywne, trochę ludzie chyba tak wyolbrzymili twoją wypowiedź. Jak ty się do tego odniesiesz? Bo Mamed widać było, że czuł się urażony po tych słowach. Powiedział, ja już nawet sobie to zacytuję, bo mam to, że w wywiadzie wyszło, że ja proszę o walkę i chcę zrobić pieniądze. To poszło nie w tę stronę, Tomek. Jeszcze mam się w kolejce ustawić. Jakie ty masz do tego odpowiedź? Nie, no Mamed pisał do mnie, bo tak to jest, ja nie muszę kłamać, bo ja nie lubię mówić nieprawdy. Ja lubię żartować, ale nie ten. Napisał do mnie, Tomku, powtórzmy to, zróbmy to jeszcze raz. A więc ja, wiesz, nie lubię pisać, bo ja nie jestem pisarzem. Jak to moje dzieci tak piszą szybko tymi telefonami, ja widziałem telefon i odzwoniłem. Okay. I mówię tak, mówię, Mamed, cześć. O, cześć Tomek, tutaj. Ja mówię, Mamed, musisz się ustawić w kolejce. Powiedziałem po prostu dosłownie, powiedziałem prawdziwe słowa, ja nie lubię kitować. Mam dwie walki na Fejmie, mam kontrakt podpisany i jeżeli będę zdrowy, bo to jest najważniejsze zdrowie, będę zdrowy, to wtedy będziemy negocjować i możemy ci dać walkę już na naszych zasadach. Mówię i tak dalej i tyle. I tyle było rozmowy. Czyli ta rozmowa telefoniczna była, tak? Była tak, bo ja odzwoniłem, bo mówię, on napisał do mnie. No. On napisał do mnie, patrzę, Mamed na Messengerze chyba. Tomku, powtórzmy to jeszcze raz. Coś tam, coś w tym tekście, kontekście tam. No i ja do tego wziąłem, ja nie lubię pisać, bo odzwoniłem. Dzięki, fajnie, pozdrawiam Tomku. Zróbmy też. Mamed, musisz się ustawić w kolejce, musisz być cierpliwy. Teraz są na Fejmie dwie walki. A później zobaczymy, jeżeli Pan Bóg da mi zdrowia, możemy zrobić, ale to musisz poczekać. No i tyle. I tyle. No właśnie, byłeś zaskoczony tym, jak to eskalowało, bo ja wchodzę na Twittera, patrzę, pak, burza, bo mówię, co ten Tomek powiedział. Odpalam wywiad, przesłuchałem sobie, no i pytanie, czy właśnie ty byłeś zaskoczony, jaką to już no, przybrało taką formę? No to wiesz, zawsze od iluś tam lat jest tak, że coś powiem, wszyscy to podłapują, wertują, tak, czy przekręcą. No ale wiesz, jak powiedział do kiedyś do mnie Zygi, nieważne co piszą. Jak piszą, to znaczy, że się interesują. Aby nazwiska nie przekręcali. Tak, aby nazwiska, nie, ale piszą, czyli jesteś potrzebny, masz tam jeszcze być. Także wracamy po chwilowej przerwie i co, teraz Fejm. Zaraz wyjeżdżam, jutro lecimy, gest przylatuje do Warszawy. Z Florydy i jedziemy do Element Świeradów-Zdrój. Zaczynamy obóz. Dwa ostatnie pytania odnośnie tej sprawy. Wy sobie to wyjaśniliście z Mamedem, czy nie? Czy nie mieliście kontaktu po tym, jak to poszło? Znaczy nie, no to właśnie on do mnie napisał do mnie, dlatego ja odzwoniłem, bo ja nie lubię. To było właśnie po tej. Zróbmy to jeszcze raz tak dalej, więc Mamed, czekasz w kolejce. Na Fejmie mam dwie walki. Jak będę miał jeszcze chęć, bo to są krótkie walki, bo to jest, co tam jest, tak, tu są trzy rundy, tam ta, było pięć. Mówię, no to tak, dostaniesz szansę, oczywiście, bo ja, przecież to jest, ja go bardzo szanuję, to jest fajny gościu, ja do niego nie mam nic. No ale ja mówię, mamy, ale nie możesz uciekać.
Jak ty chcesz uciekać, no to po co to robisz? No to wiesz, ja nie za tobą biegał. No wiesz, bo musi być walka, do tanga trzeba dwojga. No a jeżeli będzie taka opcja, oczywiście, że wszystko jest możliwe. Ostatnia sprawa. Jan Błachowicz też się wypowiedział na ten temat. Jak ty skomentujesz słowa Jana Błachowicza? I słuchaj, no ludzie was też zestawiają. Ludzie was zestawiają i ludzie chcieliby takiego pojedynku w przyszłości. No to ja bym był bardzo, jestem na tak, oczywiście. To byłaby, myślę, że największa walka po Adamie Kliczko we Wrocławiu, gdyby to zrobił na Stadionie Narodowym. Myślę, że moglibyśmy go wypełnić całego. Błachowicz, Adamek na Stadionie Narodowym? No, tak bym to widział. Też kiedyś Mateuszem na ten temat mówiłem i to byłoby na pewno wielkie wydarzenie w Polsce. Największe po walce mojej 2012. Ja jestem na tak. Tomku, a nie poczułeś się urażony tymi słowami Jana Błachowicza, szczególnie tą drugą formą, żeby się nie zachowywać jak miś skrupówek? Jaki miś skrupówek? No tam nie wiem, jak to Janek odebrał, wiesz, to też nie, kto mu coś mówi, bo to wiesz, różnie, ty coś powiesz, przewertują, dołożą nie twoje słowa. Wiesz, ja to w ogóle się takimi rzeczami nie przejmuję, tam piszą, komentują tego, to ja nawet tego nie czytam. No, słuchaj, zawsze jest rzesza dobrych kibiców, którzy piszą dobrze. Są to, jak to mówią brzydko, srają, rozumiesz, po tobie. No ale wiesz, ja to mówię też, odpowiadam brzydko, mam to w dupie. Dobra, to jedziemy dalej. Temat frikowy z Bandurą. Słuchaj, wczoraj robiłem wywiad z Patrykiem, z Bandurą, z swoim rywalem. I Patryk powiedział, że mieliście dogadane małe rękawice przed walką z Tomkiem, znaczy z Mehmedem Khalidowem, a po walce coś się zmieniło? Były dogadane małe rękawice. Nie wiem, co się wydarzyło. Po walce Tomasza z Mehmedem myślę, że walka pozostawiła, jakby predyspozycja Tomasza pozostawiła wiele do życzenia. No i ta formuła została zmieniona. No i... Nie, to jest nieprawda. Od razu, jak i było z Mehmedem, w kontrakcie i tak samo jest w kontrakcie z Fejmem. Okay. Są normalne rękawice i tam Rafał mówił jakiś, mówię, Rafał, całe życie byłem pięściarzem, walczyłem w normalnych rękawicach, ja nie chcę sobie rąk połamać, to jest raz, a widziałem kontuzje, jakie mieli chłopcy po właśnie walkach, tym bardziej, jak jeżeli ktoś walczy pięściami. Bo to mówię, nie będzie się tam się, wiesz, mówię, parteru i tak dalej. Druga sprawa, nie chcesz też zrobić krzywdy przeciwnikowi. No przecież ja jestem pięściarzem. No, w tych moich rękawiczach dostał, jakbyś dostał w pięści. No to wiesz, to ja nie chcę na starość kogoś uszkodzić. No bo to jest dalej sport, tak? Ja to uważam, jest to sport, widowisko dla kibiców. Ma być piękna walka i tego bym sobie życzył i życzę. Widowisko, wymiana ciosów i wtedy kibice biją brawo i jeszcze długo taką walkę pamiętają, a żeby dzisiaj, nie wiem, kogoś nokautować i patrzeć, jak ktoś leży. Ja wiesz, ja tego nigdy nie widziałem i nie chcę tego widzieć, bo to jest to przykre. Także dziesiątkę rękawice, walczymy normalnie i ma być piękna walka i tego bym sobie życzył. No, zobaczymy, nie wiem, co ten chłopak, ten pokażę, jakiej dyspozycji będzie. No i wiesz, ja zawsze, wchodząc do każdej walki, chciałem dawać kibicom show, no bo to jest technika, wymiana ciosów, ucieczka, tu schodzenie. I to kibice wtedy biją brawo, zadowoleni. A jak jest, wiesz, klinczowanie, tu jakieś faule, to brzydko to wygląda i wtedy nie ma widowiska. Dlatego to kibiców budujesz całą karierę. Ja to widziałem po samym Prudential Center, kiedy zaczynaliśmy, kiedy było ponad 7 tysięcy ludzi, a potem było 19, prawie 20 tysięcy. I tak się buduje swoją karierę. Czym? No właśnie widowiskiem, czyli walkami. Wymiana ciosów, knockdown, stajesz, walczysz, drugi, ten man leży, stajesz, dalej walczysz. I to jest właśnie widowisko i to Amerykanie kochają najbardziej. Jak to kiedyś walczył w świetle pamięci Arturo Gatti. Przegrywał walki, miał ponad 10 walk przegranych, 12 przegranych walk. Padał, stawał, nokautował, znów padał i to wtedy kibice kochają najbardziej. Serce, dusza wojownika. To wtedy masz. Salę wysprzedawał 2 tygodnie. Czy to był Nowy Jork, czy Atlantic City. Mimo to, że przegrywał, byś powiedział, no przegrywał tam 10 walk przegranych, no to jak? Widowisko właśnie. I to jest właśnie, dlatego ja zbudowałem w Prudential Center
prawie całą arenę, dlatego że też właśnie każda walka dała wiele emocji kibicom i wymianę ciosów, knockdown, stajesz, gdzie to pamiętam walka z Walkerem, gdzieś upuściłem rękę, a mnie pociągnął, a bił chyba najmocniej w mojej karierze, gdy ja na 5 dopiero zobaczyłem 5. I mówię, do roboty, nie? Wstajemy, trzeba zarobić. No nie, no, i znokatowałem go później, tam parę minut później, ale to jest właśnie, i wtedy kibice jeszcze biją, ty schodzisz, już cię nie ma, biją dalej, brawo. No i takie walki są najpiękniejsze i to kibice pamiętają długo, długo, przez wiele lat. Czyli ty nic nie słyszałeś, żeby była mowa o małych rękawicach, tak? Nie, mamy to w kontrakcie normalnie, robimy w dużych rękawicach, to już to i przecież Rafał właściciel wie i przecież to z Borkiem tak było uzgodnione i że jest to w kontrakcie zresztą. Mhm. I ja mówię, ja chcę walczyć, pokazać widowisko, sztukę walki, ja nie chcę nikogo jeszcze na zakończenie kariery uszkodzić, nie daj Boże jakieś, wiesz, wylewy do mózgu i tak dalej, bo to jest dalej sport, wiesz, to co mi to wejdzie, że ja pokażę, że kogoś dokautuję. Ja, sztuka walki, pokazanie, patrzmy na stare walki, jak walczył Holyfield, Muhammad Ali, 15 rund walczyli, wymianę ciosów. To jest widowisko i to kibice kochają, przychodzą i oglądają w telewizji miliony i miliony. No i dlatego to jest dalej, ja uważam, sport, a to nie kibice, co chcą zobaczyć, że ktoś kogoś zabije. Wiesz, a w tych małych rękawicach, jeżeli jesteś pięściarzem, przecież ja te rękawice zakładałem. Ja mówię, widzimy przecież, w Stanach oglądam przecież walki UFC, jak walczą, jest tam kilku, co dobrze boksersko są wyszkoleni. Nie pamiętam nazwiska, taki był taki Mańkut, jak trafił, zawsze była przewrotka, wiesz, no to wiesz. I teraz pytanie, teraz czy ręce, widziałem, nawet zapomniałem nazwisko, Polak też walczył w MMA. Pokazał mi, uderzył z pięści. Miał drut, chyba 8 czy 9 miesięcy drut w tym. Poszła ręka, wiesz, no. To po to walczyć, żeby potem mieć gips 8-9 miesięcy. No nie, no to trzeba być... mieć jakieś bezpieczeństwo, oczywiście, te rękawice. No i sobie krzywdy nie zrobić, bo to mówię, no. To nie jest... to nie jest po to, żeby kogoś uszkodzić, tylko chodzi o widowisko dla kibiców. No i tego sobie życzę i mam nadzieję, że taka walka... będzie te 9 minut zaciętej walki. No, liczymy na to, liczymy. A wygra lepszy. No właśnie, jakie ty dajesz szanse Bandurze? 3 rundy, twoja formuła. No tylko 3 rundy, ja wiem, i po 3 minuty. Jak ty do tego podchodzisz? Przed chwilą walczyłeś z Mohamedem Khalidowem. Teraz walczysz, można powiedzieć, z amatorem. Ty masz jakiś taki głód walki przed tym pojedynkiem? Jak to wygląda? Słuchaj, tak siedzisz w domu, przyjeżdżasz. Ja tam kilka dni, ja idę zaraz sobie biegać, jedę do sauny, idę na basen. No wiesz, całe życie trenowałem, jakieś tam moje serce troszeczkę jest powiększone, tam 2 mm, więc ja do końca życia będę musiał coś robić, bo tak to siedzę ospały, chodzę, wiesz, i jakiś taki doktor powiedział mi, że jednak tym całe życie w sporcie, 12 roku życia, no i coś, zawsze muszę coś robić, albo rower, cokolwiek. No i tak siedzisz, potem, wiesz, no, dzwoni Mati, mówi tutaj z Rafałem, mówi, nie no, czuję, róbmy ten, mówi ten, nagle potem ten mamy, mówi, dobra, robimy 2 walki na fejmie, mówię, nie ma problemu, przyjeżdżam do Polski, żona odpocznie ode mnie, bo tak to siedzę w domu, denerwuję się, bo ona 3 dni pracuje jako pielęgniarka przy operacjach, jest, mówi, tak, ja wstaję o 5 rano, a ten se leży, misiu, ja nic nie muszę już robić, tak, walczę. Dobrze, wiedząc mnie na lotnisko, mówi tak do mnie, słuchaj, ja nie chcę widzieć żadnych zdjęć po internecie, tak, z jakimiś kobietami, no ale co ja do tego robię, przecież nic nie robię, pilnuj się, bo jesteś sam, one wiedzą, jesteś w Warszawie i mówi, ja nie chcę, żeby walka się odbyła. A potem, słuchaj, nagłówki, Tomasz Adamek znokautowany przez żonę. I co wtedy? No to słuchaj, prędzej bym zabity, bo powiedział mi kiedyś, że mówi, słuchaj, wiesz, że mogę to zrobić. Jak coś narobisz wbrew rodzinie, to wiesz, że cię zabiję. Drota, przecież ja taki jestem dobry, słodki. Nio, nio, anioł. To jest moja Drota. Ostatnia sprawa, słuchaj, Bandura...
będzie miał ponad 3000 kibiców na hali. Tyle biletów będzie sprzedanych, tam chyba 3200 w taką liczbę celują. No chyba pierwszy raz na hali w Polsce ludzie będą za przeciwnikiem, co? Wiesz, ja nigdy na to nie brałem jakoś tam nie brałem do serca, czy kibice za tym, czy za mną. Słuchaj, zawsze powtarzam i powtarzam będę. Wychodzi o widowisko, nie? A wiesz, ilu kibiców przyjedzie, moich kibiców, ile będzie oglądało? No to na pewno wielu, no bo nie chwaląc się, no to już chyba nie ma Polaka, który nie wie, kto to jest Tomasz Adamek. No, tyle lat w ringu, tyle wojen. Przecież do kościoła idę, starsze panie takie już 70, 80, tam blisko 70. Kojarzą? No jak nie, tak? No, to już wchodzę. Podchodzą po zdjęcie czy nie w kościele? No, coś tam porozmawiałem z nimi, bo tam aparatu nie miały, no to starsze panie. Klęknąłem w kościele, takie starsza pani się obróciła, uśmiechnęła się do mnie, no to się uśmiechnęłem, mówię, dzień dobry. No także, że ja mam i fanów młodych i starsze po 70. Dobrze, słuchaj, sam sobie na to zapracowałeś. Ja ci dziękuję za rozmowę, witamy w Fejmie, no i co, teraz czas, programy, konferencje, to wszystko, cała ta machina medialna rusza. No to dobrze, oby było jak najlepiej. Życzę dobrych przygotowań bandurze i co? I widowisko byśmy stworzyli dla kibiców. Kibiców zapraszam do Gliwic przed telewizory. Oglądajcie, Adamek będzie gotowy. Będzie speed? Będzie się działo. Speed is everything. You know what I'm saying, man? Pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiam widzów.